Witam Was na kanale Just Freestyle, tutaj nauczysz się wszystkich trików z piłką. Dzisiaj wraz z gościnnym udziałem Kolby nauczymy się zrobić dwukołowca, jakim jest achmatw. Jest to trik teoretycznie na tym samym poziomie co achtatw, lecz achmatw charakteryzuje się wykonywaniem kółek do środka. Warto jest umieć oba te dwukołowce wraz z alatwem. To są najbardziej podstawowe alt dwójki, czyli to jest taka nasza święta trójca alternatyw dwójek. Zanim zabierzemy się do samego achmatwa, omówmy, jakie są najważniejsze podstawy. Przede wszystkim hopy na ilość. Powinieneś bez problemu wykonywać około 10 hopów. Jak możesz zauważyć, achmat polega właśnie na tych ruchach do środka jak przy hopach. Dlatego fundament w postaci opanowanych hopów to jest po prostu obowiązek. Inną podstawą, niekoniecznie tak dużym obowiązkiem jak hopy, to chmatw. Ja sam zrobiłem najpierw achmatwa, potem chmatwa, więc jak widzicie, to nie jest najważniejsza sprawa, ale chmatw z pewnością pomoże Wam przy nauce achmatwa. Jest to podstawowa wersja achmatwa. Jeśli potrzebujesz poradnika do tego triku, daj znać w komentarzach. Achmatwa można zrobić na dwa różne sposoby. Na jedno tempo, jak ja preferuję, lub rozkładając ruch na dwa tempa, tak jak robi to Kolba. No to już zależy od Twoich preferencji i Twojego stylu gry. Po prostu dobrze jest, byś wiedział, że istnieją dwie wersje tej ewolucji. Dobra, no to jak w końcu zrobić tego zacnego dwukołowca? W momencie wybicia piłki, czyli przy ostatniej kapce przed trikiem, powinieneś w tym samym czasie już wybijać się do podskoku. To jest szybki, eksplozywny ruch i ten początek jest mega ważnym etapem. Podobnie jak przy nauce alatwa i achtatwa. Generalnie w trikach alternatyw bardzo ważny jest szybki zryw do triku. Jeśli zrobisz to prawidłowo, będziesz miał bardzo dużo czasu na wylądowanie triku. To jest rzecz, która wymaga porządnego wytrenowania i nie będziesz umiał tego od razu. To jest ta pamięć mięśniowa, która wymaga regularnej pracy. Sam to zresztą odczujesz, jeśli będziesz to codziennie ćwiczył. Kolejny tip podczas wykonywania achmatwa: ugnij nogi w kolanach. Nie rób tego na prostych nogach, podnieś nogi wykonując rotację w biodrach, a resztę zrób za pomocą kolan. Złap odpowiedni rytm przy wyskoku i na przemian przekładaj jedną, potem drugą nogę. Błędne wykonanie achmatwa. Piłka powinna być oczywiście na środku osi waszego ciała oraz na wysokości bioder, a nawet czasem trochę wyżej. Jeśli piłka będzie w złej pozycji, jak widzisz, ciężko będzie optymalnie wykonać tego alt turewa. Pamiętajcie o tym eksplozywnym wyskoku, o którym mówiłem wcześniej. Jeśli nie wyćwiczycie tego, nie zdążycie wykonać żadnej alt dwójki. To jest rzecz do wytrenowania, tak jak mówiłem, znajdź na to swój sposób i staraj się najszybciej jak tylko możesz wyskoczyć do piłki w trakcie ostatniej kapki przed trikiem. No i jak zawsze w naszych poradnikach macie okazję przyjrzeć się, jak wygląda omawiany trik w 240 klatkach na sekundę. Przyjrzyjcie się, jak wygląda każdy etap triku. Eksplozywny wyskok, tempo przełożeń nóg, momenty okrążeń oraz podbicia piłki. No, to jest achmatw, moi drodzy. W wykonaniu Kolby na dwa tempa, a w moim na jedno tempo. Na koniec oczywiście połączenia. Przede wszystkim achmat dwa razy w kombie, albo achmat w kombo achtatw lub inne alt dwójki. To jest coś, nad czym warto pracować. To rozwinie wasz styl R, będziecie bardziej wszechstronni i za pomocą tych kombinacji, tych trików otworzycie sobie drogi do trójkołowców, do 2,5 kołowców, więc to jest świetna rzecz do rozwoju R-a. Achmatwy w połączeniu z innymi dwójkami, na przykład achmatw achtatw, achmatw alatw, Magellan achmatw, albo połączeniu w NT, na przykład jak cross achmatw, amatw achtatw, no to już jest coś bardziej zaawansowanego. Musisz mieć niezwykle opanowany ten trik. Na koniec takie oto ciasteczko od Lei, czyli achmatw chmatw, czyli zahaczenie do dwukołowca bezpośrednio po alt dwójce. No i to by było na tyle. Rozwijajcie achmatwa, rozwijajcie połączenia z achmatwem, grajcie wszystkie alt dwójki, jakie możecie. Dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że ten poradnik był pomocny. Jeśli jesteś nowy i chcesz uczyć się kolejnych trików, zasubskrybuj nasz freestyle'owy kanał, zostań tu na dłużej, na pewno nie pożałujesz. Możesz nauczyć się naprawdę wiele trików i wprowadzimy Cię w ten piękny świat freestyle'u. Sprawdźcie nasz sklepik internetowy, gdzie możecie kupić nasze koszulki. Sprawdźcie naszą grupę facebookową, gdzie poznasz społeczeństwo freestyle'owe. Jeśli masz jakieś pytanie do dzisiejszego triku albo innych trików, możesz tam napisać, pokazać nagranie, jak Ty wykonujesz trik. Jeśli masz jakiś problem właśnie z jakąś ewolucją, to możesz pokazać swoje wykonanie tego triku. Ja dzielę się tam swoimi poradami, jak i również inni freestylerzy
z tego społeczeństwa Just Freestyle Team. No dobrze, moja rola się skończyła, teraz pora na ciebie. Bierz się za Achmatwa i pamiętaj, po prostu trenuj. Dzisiaj uczył was Brzezik. Eldo!